W dzisiejszym odcinku 18-letni bardzo utalentowany pianista i wokalista, który dzięki swojemu talentowi ciężkiej pracy staje się coraz popularniejszy. Czy po co trudzić się, by znaleźć nowe... Mowa oczywiście o Janku Stosurze. Nie zapomnijcie dać suba i łapki w górę. A teraz bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Jan Stosur jest młodym i zdolnym pianistą. Urodził się 19 lipca 1999 roku. Swoją karierę zaczął mając zaledwie 5 lat, gdy otrzymał od siostry pierwszy keyboard. Już wtedy zaczął swoją historię z muzyką. Jako dziecko interesował się życiem gwiazd, pochodzących z różnych stron świata. W wieku 13 lat zaczął śpiewać i komponować. Wszystko zaczęło się od jego pierwszej piosenki Marzenie, która przyniosła Jankowi pierwszy przedsmak sławy, lecz nie znajdzie ona się na płycie, która pojawi się pod koniec 2018 roku. Debiutancka płyta będzie rozpoczynać się od utworu Przestrzeń. Gdy na ciebie spojrzę, który uzyskał ponad 60 tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube, a utwór staje się coraz popularniejszy w serwisie Vevo Polska. Poza nim na płycie będzie znajdować się 10 utworów. W 2016 roku współpracował z telewizją Polsat, brał udział w wielu konkursach muzycznych, nawet obcojęzycznych, biorąc pod uwagę język rosyjski, jak i angielski. Został laureatem wielu konkursów odbywających się w szkole i poza nią. W marcu Janek zagrał na fortepianie piosenka Alana Walkera, Faded. Ciekawostką jest, że sam wykonawca skomentował film młodego wokalisty. Początkiem 2017 roku uczestniczył także we wspólnym projekcie z popularnym youtuberem Krzysztofem Golonką. Ich wspólny film, opublikowany na kanale Trenuj z Krzychem w serwisie YouTube, obejrzało ponad 100 tysięcy osób. Aktualnie najgorętszym singlem Janka jest Ile jesteś wart? To piosenka opowiadająca o trudach codziennego życia, a parę dni temu ukazał się oficjalny remix tej piosenki, który powędrował w stronę muzyki klubowej. Po co trudzić się, by znaleźć nowe... Dzisiaj Janek ma 18 lat i uczęszcza do 6 liceum w Nowym Sączu. Jego sława z dnia na dzień rośnie. Sam fakt, że na Instagramie obserwuje go prawie 30 tysięcy osób, robi wrażenie. Muzyk w tym roku rozpoczął trasę koncertową, a jego utwory możemy usłyszeć w takich radiach jak SK, RMF Max czy Radio Wawa. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za obejrzenie. Jankowi życzę powodzenia, a was zapraszam na poprzednie filmy na moim kanale.